Cześć, z tej strony Dusty, 1, 2, 3. I dzisiaj będziemy tworzyć piosenkę Gauli Moonlight na pianinie. Będziemy tam tworzyć instrumental, tekst i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie łapki w górę oraz suba na moim kanale. Okej. Okay. Jak widzicie, to będzie oczywiście w aplikacji Valkband, z którą Wam nawet mogę pokazać. O, proszę bardzo, tutaj. Valkband. O. Dobra, wejdziemy i tu macie takie coś, klawisze to macie, wiecie. No, ale my sobie wyjdziemy, tylko zrobimy to tu, nie, o. I tutaj mamy takie coś jak wielościeżkowy syntezator, no to klikamy. No i tutaj mam swoje piosenki. A te połowa Infinity to wam pokażę, co to jest. Dobra. A my będziemy tworzyć Gauli Moonlight. No to jak chcemy stworzyć, to po prostu klikacie nowa piosenka i nie wiem, ja to na przykład nazwę sobie tak. Może jeszcze z tego wam nagram poradnik, jak to zrobić, ale dobra. Oj, czekajcie. Jeszcze raz musimy. Nie zwracajcie uwagi w tle, bo moja siostra to tak krzyczy. Dobra, napiszemy sobie tak, mój projekt Gaulin. Dobra, ok. Okay. I jak chcecie dodać coś, to klikacie po prostu plusik. Ja na razie czytam importuj audio, no bo po prostu musimy sobie importować audio. Jak chcecie, to oczywiście z muzyką nagrywać, ale ja wolę z muzyką. Oczywiście w Ericktona Editor wchodzę, bo tu mam to wgrane, tylko muszę znaleźć, to było gdzieś tu. Jeszcze, o tu macie, ale to będzie tu, o, pik, dobra. I teraz to oczywiście musimy poczekać, wiecie. Muszę przesunąć, bo to będzie trwało mi godzinę. Ale dobra, słuchajcie, może ja wam wytnę. Żebym zrobił. Czekajcie, jeszcze raz, bo coś popsułem. Weźmiemy sobie Ericsson Editor. O kurde, poleciałem za wysoko. To było tu gdzieś. O. Dobra. Dobra. Jeżeli ktoś szuka instrumental, to wam mogę podać. Jeżeli będą wyłączone komentarze, to niestety, ale nie podam wam, ale jeżeli będą włączone, to możecie napisać, to wam podam linka do instrumental po prostu tego. Zresztą widzieliście i tak tytuł, jak wybierałam piosenki. Jestem głupi. Dobra. Czy to jest tu? Tak, to jest tu. Dobra. To będzie tutaj. Dobra. Wycinamy. Okej, mam. I teraz musimy dodać sobie. Pierwszy zrobię, słuchajcie, instrumental. Bo to trzeba nagrać. Nie możecie nic klikać, bo to wam się nagra. Dobra, nagrywamy instrumental. Dobra, nagraliśmy, jak widzicie. Dobra. Teraz dodajemy instrumentalne to następne.
Dobra, czekajcie. Oczywiście naszego głosu tam nie słychać wtedy, bo to była wtedy ścieżka dźwiękowa. A naszego głosu nie słychać. Dobra. Mamy nagrane i jeszcze nagramy teraz tamten refren. Oj. A ten refren brzmi tak. Dobra, nagrywamy. Okej. Okay. Lecimy z tym koksem, no. Tak jak mówię, jeżeli będę wyłączał montaż, to wam nie podam instrumental, a jeżeli będą, to wam podam. Normalka. Dobra, nagraliśmy, jak widzicie. To na dole to jest ten instrumental, co teraz grały. Dobra. Nagram jeszcze to na końcu. Dobra. Przepraszam, bo ja wam to wytnę oczywiście. Nie wiem, czy ten. Ale ja to wam oczywiście wytnę. Jak to nagrywam? Nie wiem, zobaczymy zresztą. Dobra, wygra. Oczywiście nam się udało. Zobaczcie sami. No, oj, dobra. Dobra. I teraz nagramy słowa. Dobra. Dobra, nagraliśmy. Była ciebie liczy mowa ja, szkoda kiedy mowa ja, ale sposób nie chcę oba maja, spuła uwa Była ciebie liczy mowa ja, szkoda kiedy mowa ja, ale sposób nie chcę oba maja. Dobra, mamy. Dobra, a ja wam jeszcze czego musimy nagrać. Tylko musimy trochę niżej zjechać. Tego. Ale musimy zjechać tu niżej. Dobra, zaczynamy. Okej. Okay. Come on for make me feel right. Girl, you know where you call, make me feel right. Come on for make me feel right. Dobra, dobra, nagraliśmy. Puszczę wam teraz. Teraz wam to, choć ten projekt puszczam do końca, więc uwaga.
Dobra, nagraliśmy. I jeszcze spróbuję dodać. Czekajcie, tylko od którego to się zaczyna momentu? Dobra. O kurde, coś tutaj popieprzyłem, czekajcie. Oj. Usuń utwór, dobra. Kamdemer, dobra. No kurde, coś tutaj pomieszałam, czekaj. Czekajcie. Dobra, nagraliśmy. Jeszcze. Dobra. Do końca wam puszczam. Dobra, no i teraz jak po prostu chcecie to zapisać, a jak chcecie zmienić tempo, czyli na przykład, żeby to wasz projekt szedł wolno, to klikacie tutaj u góry. Nie wiem, czy u kogoś to będzie działać, ale u mnie raz zadziałało. Tutaj u góry klikacie na ten zegar i jak widzicie, mam takie coś. No, a jak chcecie zapisać projekt, to klikacie tutaj, tu gdzie wam pokazuję białym kółkiem na tą strzałkę. I macie zapisać edycję, no i klikacie OK. No i jak widzicie, zadziałało. O, proszę bardzo. No, jak widzicie, zadziałało. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc trzymajcie się ciepło i papa. A, jeszcze sorry, nie papa, bo chciałem wam pokazać, że ja wam mogę nagrać inną wersję Gaulin Moonlight, bo mam tylko Moonlight, bo oczywiście nie znalazłem nigdzie w internecie innych piosenek. Znaczy się Feduka znalazłem, ale on to jest normalny instrument, ale tak troszeczkę. Dobra, ja mam takie coś load, bo ja już tutaj robiłem. O. No i tutaj mamy pluski insy, kropka Gaulin. I to może wam właśnie nagra na mój kanał, ale jeżeli mi się nie uda, to przepraszam. Dobra. I patrzcie, jak to brzmi. Dobra, i jeszcze mam puszczę od momentu, gdzie nagrywaliśmy też instrumenta. O, to było tu. I jak widzicie, ten instrumental Gaulina mam u siebie na kanale. Bo to jak widzicie, ta ścieżka się nazywa Gaulin Moonlight Karaoke Instrumental i to jest vocals. No. Także no. To by było na tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie.